Myślę, że ta niepewność pracy jest najtrudniejsza dla nas w zawodzie. Wracam też myślą do moich kolegów, koleżanek, którzy w ogóle nie mają pracy przez 6 miesięcy, ostatnich 7 miesięcy. I nie wiadomo, co będzie dalej. Są w tragicznej sytuacji po prostu. I nie wiadomo, co będzie dalej. Jakieś rozwiązania chciałbym, żebyśmy przyjęli, albo oczekujemy na nie, że nam ktoś podpowie, jak żyć, co dalej z tym fantem robić. Obawiam się, że nie. Dziwne, co? Być może potrzebne. Tego się będę trzymać uparcie. Dobrze się z panią rozmawia. A dziękuję i vice versa.